Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych. Cieszę się, że ponownie mogę być w Lidzbarku. Gdy tak siedziałem, to przypomniały mi się bardzo dawne czasy, bo kiedy w 1994 roku, rozpocząłem pracę w biurze diecezji wschodniej, to tego już nie pamiętam, ale prawdopodobnie było to w pierwszej kadencji. Razem z Arkadiuszem Bojko, który był wtedy skarbnikiem i sekretarzem diecezji, załatwialiśmy oczywiście przy wielkim wsparciu brata Sylwka i innych osób, których już nie będę wymieniał, aby po prostu to miejsce stało się miejscem modlitwy dla waszego zboru. Mógłby ktoś powiedzieć skromne miejsce, ale naprawdę przytulne, bo to, co jest najważniejsze w domach modlitwy, to ludzie, którzy się zgromadzają. Oczywiście wystrój też jest w jakiś sposób ważny, i napisy, które możemy czytać na ścianach. Ale Bóg przede wszystkim czyta w naszych sercach, w naszych umysłach, w naszym życiu. I wiecie, gdy pomyślę 94 rok, chociaż to nie było w 94, prawdopodobnie rok czy dwa lata później, to minęło już od tego czasu prawie 30 lat. Ale którego? 94. Jednak 94, tak? To znaczy, ja rozpocząłem pracę w diecezji w czerwcu. Okej, to nie ma znaczenia w tej chwili, natomiast... No właśnie, tak. Dwa lata później. Tak, zgadza się. Cieszę się, że mogę widzieć wasze twarze. Niektóre jeszcze z tamtych czasów, a większość prawdopodobnie z okresu późniejszego. Drodzy, tak, to prawda, mieliśmy wspaniałą lekcję. Przeczytajmy jeszcze dwa teksty, które będą swego rodzaju podsumowaniem tego, o czym mówiliśmy, a również zachętą, aby żyć życiem ku Bożej czci, ku Bożej chwale. List apostoła Pawła do Kolosan, 3 rozdział, 12 i 13 wiersz, może również i 14. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Teksty te są bardzo podobne do listu apostoła Pawła do Galacjan, 5 rozdziału, wiersz 22, gdzie wymienione są cechy, właściwie 9 szczególnych cech owocu Ducha Świętego. I tutaj apostoł Paweł pisze, że powinniśmy przyoblec się. Być może coś na temat przyobleczenia powiemy jeszcze w drugiej części nabożeństwa, ale ten element ubrania nas w szatę Bożej sprawiedliwości w Piśmie Świętym bardzo często występuje.
Ale jak nam się podoba to określenie? Jako wybrani Boże, jako święci, jako umiłowani. Czy święty to człowiek absolutnie bezgrzeszny? Czy święty to człowiek doskonały pod każdym względem? Chyba tylko jeden człowiek w Piśmie Świętym nazwany jest bezpośrednio świętym z imienia. Byłem sam zdziwiony, gdy to odnalazłem, a dotyczy to samego Arona, brata Mojżesza. Ktoś by powiedział, no jak można takiego człowieka nazwać świętym, który zezwolił na wybudowanie tego straszliwego bożka pod górą Synaj i pozwolił narodowi izraelskiemu, kiedy Mojżesz był na górze, kiedy otrzymywał tablice kamienne, pozwolił narodowi tańczyć, cieszyć się, oddawać cześć tej marnej rzeczy, to prawda, ze złota, bogatej byśmy powiedzieli, chociaż w tamtych czasach złoto być może nie tak ceniono jak dzisiaj. I on jako brat Mojżesza, nie Mojżesz, ale Aaron. Ten Aaron, który razem z swoją siostrą w późniejszym czasie wystąpią przeciwko Mojżeszowi i zaczynają go krytykować. Nie tylko ty jesteś przywódcą, ale i my jesteśmy przecież przywódcami tegoż narodu. I ten człowiek nazwany jest w Piśmie Świętym świętym. Moglibyśmy powiedzieć, że tak jak zresztą każdy list się zaczyna, list świętego Pawła, list świętego Jakuba, list świętego Piotra. Pomyślmy przez chwilę o Piotrze, który w kulminacyjnym punkcie misji Chrystusa Pana tu na tej ziemi jest gotowy, jak mówi jeden z ewangelistów, nawet zaklinać się, że on nie zna Jezusa Chrystusa, że on nic nie ma wspólnego z Nim. 3,5 roku chodził z Jezusem Chrystusem, widział cuda, nauczanie akceptował, które głosił Chrystus Pan. I w decydującym momencie mówi, ja nie znam tego człowieka, ja nie mam nic wspólnego z nim. Wyobrażacie sobie, że ktokolwiek z nas po roku, po 10 latach, może po 20, może 50 latach służby w Kościele, przyjdzie taki moment, kiedy powiemy nie, ja z Bogiem nie chcę mieć nic wspólnego. Wydaje się to niemożliwe, ale natura grzeszna ludzka musi być przekształcana aż do przyjścia, aż do końca. Paweł w liście pierwszym do Koryntian napisze, że dopiero kiedy Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel powróci, wtedy skazitelność przemieni w nieskazitelność, śmiertelność w nieśmiertelność. I wtedy dopiero grzech ostatecznie zostanie pokonany. Ale jest też i inna myśl. Przyobleczmy się w współczucie, w dobroć, w pokorę, łagodność, cierpliwość. Wiecie, czasami różnym ludziom różnie to przychodzi. Wiemy, że są co najmniej 4 główne temperamenty. Chyba łatwiej melancholikowi czy
flegmatykowi być cierpliwym niż cholerykowi. Tak mi się wydaje, chociaż nie wiem, jak to jest naprawdę. Ale pamiętam jeszcze z czasów, kiedy byłem w Podkowie Leśnej w seminarium, a więc bardzo, bardzo dawno temu, mieliśmy kolegę, który był niesamowitym flegmatykiem. Jego zdenerwować wydawało się, to jest niemożliwe. Ale wiecie, jak się zdenerwował, to lepiej być daleko od niego. A więc każdy z nas jest poddany tym samym prawom grzechu. I potrzebujemy Bożej łaski, potrzebujemy mocy Ducha Świętego, aby On nas przekształcał, On nas zmieniał. Bo dlaczego te cechy jak dobroć, współczucie, pokora, łagodność, cierpliwość, a w końcu miłość, która jest spójnią doskonałości, są tak bardzo potrzebne w naszym życiu? Jak ktoś powiedział, tylko miłość, ale ta jedyna, prawdziwa, Boża, agape się liczy. Tylko ona jest tą najważniejszą, kształtującą nasze życie na obraz i Boże podobieństwo. Główna myśl tych tekstów mówi: dobra atmosfera w zborze jako miejscu przyjaznego wszystkim. Serdeczne relacje, autentyczne braterstwo, wrażliwość i miłosierdzie okazywane w społeczności chrześcijańskiej będą przyciągały do Jezusa ludzi, którzy będą odwiedzali budynek kościelny napełniony takimi pozytywnymi rzeczami. Jest dobrą rzeczą, że jako lud Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, wierzymy, że jest to Boży Kościół, że posiadamy zrozumienie Słowa Bożego najlepsze z możliwych, bo poddajemy się działaniu Ducha Świętego. Ale wiecie, to nie jest wszystko, bo można znać perfekt teorię Pisma Świętego, ale jeżeli zabraknie jej w naszym życiu na co dzień, to ludzie to bardzo szybko wychwycą. A w naszych społecznościach najszybciej wychwytują to najmłodsi. Wiecie, możemy nieraz mieć małe dzieci, no większość z nas już raczej ma starsze, ale mając kiedyś małe dzieci, one się mogły bawić, one mogły różne rzeczy robić w naszych domach, ale one obserwowały nas doskonale jako rodziców, jako matki, ojców. I ich często sposób bycia jest od najmniejszego okresu kształtowany. I nieraz, gdy one dorastają, to się zaczynamy dziwić, dlaczego te dzieci są takie. Przecież my jesteśmy niby inni. Ale w rzeczywistości nie jesteśmy inni. Dzieci może nie zawsze, ale bardzo często są kopią naszego życia. Prośmy naszego Pana, byśmy rzeczywiście ewangelizowali nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem. Abyśmy oddziaływali na ludzi, którzy potrzebują Bożego zbawienia, potrzebują Jezusa Chrystusa tak jak i my. A dobroć, cierpliwość, współczucie, miłość, niech będą tymi cechami najważniejszymi w naszym życiu, aby oddziaływać na tych, wśród których żyjemy. Niech On nam w tym dopomoże. Amen.